mamy w tej części programu. Przenosimy się na Bliski Wschód, który sprawy dziejące się w tym regionie śledzi szczególnie pilnie Paweł Rakowski. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. No miały być wybory w Palestynie, w autonomii palestyńskiej. No i co? Jakoś nie wygląda, żeby tam ktoś to organizował. Dlaczego? No niestety miały być w maju i w czerwcu przeprowadzone pierwsze od bodajże 16 lat wybory na terenach autonomii palestyńskiej. Te wybory zostały zawieszone. Z oficjalnych przyczyn Mahmud Abbas, czyli prezydent autonomii palestyńskiej, twierdzi, że rozmyło się odnośnie kwestii Jerozolimy. To znaczy on bardzo by chciał, żeby Palestyńczycy mieszkający wewnątrz świętego miasta mieli możliwość do wyborów, ale no cóż, prawo międzynarodowe jest takie, że to nie są obywatele autonomii. W większości palestyńskich mieszkańców Jerozolimy to są albo obywatele Izraela, albo ludzie, którzy mają w większości stały pobyt. No ale to nie jest kwestia obywatelstwa, tak więc Mahmud Abbas zagrał bardzo ryzykownie, to znaczy chciał niejako tylnymi drzwiami tak właśnie uzasadnić swoje roszczenia wobec Jerozolimy, no ale to jest tylko nazwijmy to kwestia bardziej prowokacji, to znaczy komentatorzy są zdania, że te wybory tak właściwie no od 16 lat nie było wyborów, proszę państwa. Jest bardzo duży problem pomijając oczywiście to, że Hamas rządzi niepodzielnie w strefie Gazy, a OWP, Organizacja Wyzwolenia Palestyny z Mahmudem Abbasem na zachodnim brzegu i nic nie wskazuje na to, że miałoby dojść do jakiegoś porozumienia pomiędzy tymi dwoma zwalczającymi się organizacjami, ale przede wszystkim chodzi o to, że Palestyńczycy nawet sami zwracają o to, że Mahmud Abbas się nie chce żadnych wyborów, to znaczy tak jak jest, jemu dobrze. Bo to takie nieprzewidywalne, nie wiadomo kto wygra, kto dostanie ile głosów. Potem się trzeba będzie układać, a przecież wiadomo, że będzie tak jak było, czyli tak jak powiedziałeś. W strefie Gazy, Hamas w autonomii palestyńskiej, Fatah. No tak, tylko oczywiście pojawiło się z bardzo dużo ciekawych nazwisk w ostatnim czasie, jeśli chodzi o kwestie polityki, to znaczy Mahmud Abbas, 84-letni człowiek, który no już swoje czasy, w swojej świetności już dawno przeżył, to pojawiło się kilku bardzo poważnych kontrkandydatów, przede wszystkim Mahmud Dahlan, tutaj człowiek, który był zarządca Gazy w czasach Yassera Arafata, czy też Marwan Barghouti, którzy naprawdę mogliby przenieść Mahmuda Abbasa do historii, no ale tutaj Mahmud Abbas najwyraźniej nie chce rywalizować z tak mocnymi ludźmi, no, ale też pamiętajmy, kryzys cały polega na tym, że społeczność międzynarodowa nie widzi tak jakby możliwości wyjścia z impasu, to znaczy administracja Joe Bidena tak właściwie przywraca tą dawno znaną projekcję, czyli że ma powstać państwo palestyńskie na zachodzie brzegu i w strefie Gazy i to musi dojść przez negocjacje z Izraelem. Izrael mówi, nie ma z kim rozmawiać, no i niejako ma rację. A też trzeba przypomnieć o tym, że ulica palestyńska chociażby żyje tym, że 2000 szczepionek tak właśnie zniknęło z autonomii palestyńskiej, no i odnalazły się u Mahmuda Abbasa, czyli u prezydenta razem z, no który tak właśnie wykorzystał te szczepionki dla siebie i dla swojej rodziny. Tak więc to pokazuje stopień pewnego rodzaju demoralizacji, jak i też korupcji, z którym autonomia palestyńska jest przeżarta wręcz. No ale też wiemy jedną rzecz, dopóki nie będzie wyborów, to dopóty nie mogą rozpocząć się negocjacje z Izraelem, no a sytuacja jest bardzo napięta. Widzimy w ostatnich tygodniach, że dochodzi do starć pomiędzy Palestyńczykami i Izraelczykami. Jest to tak właściwie też kwestia tak jakby świata postpandemicznego, to znaczy, że no niestety świat wrócił do normy, jeśli chodzi o te tematy. Co jest bardzo ważne, komentatorzy zwracają uwagę, że tym razem to już nawet nie chodzi o same bezpośrednie starcie pomiędzy zwaśnionymi stronami, ale wszystkim chodzi o to, że jaką rolę odgrywa w tym wszystkim Iran. To znaczy Iran wiadomo już, że przejął tak właściwie aktywa finansowe i polityczne takich organizacji jak Hamas. No i zdaniem obserwatorów tak właściwie to krew palestyńska, która ma tak właściwie
właśnie się polać przez w wyniku tych takowych napięć i starć, ma doprowadzać przede wszystkim do tego, żeby ten sojusz izraelsko-arabski tak właściwie rozluźniać, ponieważ oficjalnie państwa arabskie zawsze stoją po stronie Palestyńczyka, tylko podkreślam, że oficjalnie. No i trzeba wziąć pod uwagę też to, że Izrael tak właściwie jest niejako tego świadom, że nie może radykalizować sytuacji politycznej, jak i też militarnej, nazwijmy to w chwili obecnej, ponieważ no, największą korzyścią z tego wszystkiego oczywiście ma Iran, który no, tak właściwie od tego, co się dzieje w Wiedniu, tak jakby złapał drugi oddech. To przypomnijmy w tym momencie porozumienie Abrahama Accord, to są administracja poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa przez miesiącami pracowała nad przywódcami Bliskiego Wschodu po to, by powołać, czy by Izrael zaczął współpracować z arabskimi sąsiadami, niejako kosztem Palestyńczyków. Ta sprawa no palestyńska właśnie została zamieciona, no właśnie. No właśnie, sęk tym, że okazuje się, że akurat nie tak bardzo, to znaczy chodzi o to, że komendatorzy zwracają uwagę na to, że od tych kilku tygodni, od kiedy jest napięcie, szczególnie w Jerozolimie i w okolicach Starego Miasta, jak i też teraz ten weekend na zachodnim brzegu, Palestyńczycy tak właściwie, no cóż, armia izraelska, jak i też policja izraelska nie pacyfikuje, nazwijmy to, w tradycyjny sposób palestyńskich niepokoi. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ musi się liczyć z opinią świata arabskiego. To znaczy, czyli że teraz widzimy, że dzięki tym Abraham Accords, które tak właściwie no, pomijały temat palestyński, no, mówiąc wprost, okazuje się, że dzięki tym porozumieniom i dzięki temu procesowi pokojowemu, no, Palestyńczycy to tak właściwie no, zyskali potężny oręż polityczny, ponieważ Izrael się musi z nimi liczyć. To jest bardzo ważne. No i też trzeba wziąć pod uwagę to, że wybory ostatnie w Izraelu, tak właściwie no, cały czas nie mamy rządu, cały czas nie mamy, nie wiemy jaka będzie przyszłość Benjamina Netanyahu i cały czas się pojawia tutaj w zakulisowych rozmowach partia arabska, Rami, tak, która może sformułować rząd albo z lewicą, albo z prawicą. Tak więc tutaj widzimy, jak ten arabski sektor urósł do kluczowego, tak właściwie istoty wręcz, jeśli chodzi o kwestie wewnątrz izraelskie, jak i też konfliktu izraelsko-palestyńskiego. I to dzięki Abraham Accords, które, tak jak już mówiłem, Izrael jest zmuszony do tego, żeby tak właściwie odpuszczać większych napięć, żeby deradykalizować nastroje palestyńskiej ulicy, które są rozczarowane chociażby przede wszystkim tym, że nie będzie wyborów. Tak więc to tutaj Palestyńczycy widać, że akurat zyskują na polityce Trumpa, a nie na niej stracili. Czy sytuacja się skomplikowała, czy również w sprawie współpracy Arabii Saudyjskiej i całych krajów arabskich przeciwko Iranowi coś się zmieniło po odejściu Trumpa? Przypomnijmy, że Trump chciał stworzyć taką właśnie koalicję świeckich krajów arabskich. No, tym świeckim krajem była Arabia Saudyjska, więc prawda, przeciwko Iranowi, który jest przecież republiką i tam akurat, w przeciwieństwie do Palestyny, wybory są regularnie i nie ma wątpliwości o demokratycznej legitymacji rządzących. To znaczy tak, tutaj cały Bliski Wschód żyje wywiadem Mohameda ibn Salmana, saudyjskiego następcy tronu, który tak właściwie w zeszłym tygodniu zapowiedział szereg różnych rewolucyjnych spraw. To znaczy Arabia Saudyjska oczywiście no nie jest demokracją, ale Mohamed ibn Salman stara się robić wielkie reformy. Już tutaj słyszymy o tym, że pierwsza kobieta będzie ministrem handlu bodajże. Tak więc już kobiety mogą jeździć samochodami. No, my tu jednak mówimy o rzeczywistości społecznej, która tak właśnie no, niewiele się zmieniło od VII wieku. Tak więc no, to widzimy dość duży proces reformacyjny, jeśli chodzi o kwestię Arabii Saudyjskiej. Kolejna sprawa jest to, że Mohamed ibn Salman stwierdził, że jest możliwość resetu pomiędzy z Arabią Saudyjską i Iranem. To jest bardzo ważny wątek, to znaczy wiemy o tym, że te napięcia w regionie to jest duży procent tego, że te zwalczające się mocarstwa regionalne tak właściwie no, realizują swoje interesy. Oczywiście tutaj Izrael jest częścią tego bloku antyirańskiego, ale widzimy też izraelską politykę w jawnej defensywie, to znaczy Iran najprawdopodobniej zrobi reset z Amerykanami, no i też tak właściwie
właściwie niewykluczone, że może dojść do jakiegoś resetu ze światem arabskim. Widzimy też od wczoraj tak właściwie rozpoczęły się ponowne rozmowy pomiędzy Izraelem i Libanem w sprawie granicy morskiej, tam gdzie jest bardzo dużo gazu. No i to no, oczywiście pozostaje problem, jak ten gaz wydobywać. Oczywiście przypominam tutaj, że Liban jest w potężnym kryzysie. No i też tak właściwie w świecie arabskim zastanawiają się jeszcze nad jedną ważną sprawą, to znaczy jak Liban może rozmawiać z Izraelem. Oficjalnie Liban nie uznaje istnienia Izraela. No i tutaj musi być jakiś oficjalny dokument wystawiony, tak? No i czy Liban podpisze dokument, na którym znajduje się państwo Izrael, znaczy ta nazwa Medinat Israel, tak? Jeżeli to zrobi, to znaczy, że de facto uzna Izrael, tak więc to też widzimy, że będzie też to bardzo, bardzo duży cios, jeśli chodzi o kwestię irańską, to znaczy Iran tak właściwie no, oficjalnie się mówi o tym, że będzie musiał tutaj w pewien sposób swój regionalną pozycję hegemoniczną troszeczkę odstąpić. Czy to jest uczciwe, czy to jest szczere, to tego eksperci nie są zgodni. Wiemy o tym, że w czerwcu, tak jak pan redaktor wspomniał, będą wybory w Iranie. No i bardzo dużo wyjaśni, jeśli chodzi o przyszłość Bliskiego Wschodu, wyniki tych wyborów, bo pomijając oczywiście to, że Ayatollahowie tam rządzą, irańska gwardia czuwa, to jednak no, widzimy o tym, że jednak dość dużo to znaczy, kto oficjalnie będzie prezydentem i jaka ekipa będzie, nazwijmy to, administrować. Dla nas jest to o tyle ciekawe, że wycofujemy naszych żołnierzy z Afganistanu razem z Amerykanami i całą natowską koalicją. No i chcemy, żeby w tym kraju panował porządek, a nie przyszli talibowie i wyrżnęli wszystkich przeciwników. I tutaj no, tak bez Iranu nie da się tego ułożyć. Przede wszystkim do tej komentatorzy zwracają uwagę na politykę amerykańską względem Afganistanu. Tu akurat Iran jest kluczowy, no bo pamiętamy wszyscy, że w latach 90. co się stało po wyjściu Armii Czerwonej, no Amerykanie nie chcą doprowadzić do takiej sytuacji. Iran jest akurat kluczowy, jeśli chodzi o kwestie zarówno Afganistanu, jak i też kwestie irackie. Tak więc, mamy pewnego rodzaju politykę. Zobaczymy. To przyszłość się pokaże, czy ona jest skuteczna, czy też będzie tam skuteczna. Będzie teraz rozgrywka pewnie irańsko-pakistańska z Chińczykami w tle, więc zupełnie inna polityka. Warto jeszcze, jak mówimy o Bliskim Wschodzie, spojrzeć na Marsa. Tam działa i pracuje misja HOPE, nadzieja po arabsku. Amal. Właśnie, nie wiedziałem, jak jest po arabsku nadzieja, po angielsku hope, wysłana przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, proszę państwa, więc to nie tylko wielbłądy i daktyle, ale również o nie. Mars. Już Arabia Saudyjska tutaj chociażby, tutaj proszę się zapytać z projektem NEOM, tak? Tym projektem miasta wielkości Belgii, tak? Tak więc... Będziemy o tym mówić. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, by spojrzeć na nowoczesny aspekt krajów Bliskiego Wschodu, ale to w następnej rozmowie. Ta właśnie dobiegła końca, czas nam upłynął. Paweł Rakowski był naszym gościem. Dziękujemy. A państwa zapraszamy teraz za chwileczkę na naszej antenie program W Punkt, więc zostańcie z Telewizją Republika, a po południu wydanie specjalne, w którym będziemy relacjonować głosowania w Sejmie i to, co tam się będzie wyrabiało, a dzisiaj będzie naprawdę emocjonująco. Tyle, proszę państwa. Telewizja Republika. Zapraszamy jutro na poranek.